Sponsorem programu jest Imperium Telekom, dostawca światłowodowego internetu i cyfrowej telewizji kablowej. Przez 3 dni na ścianie chwiciarni w Gliwicach najlepsi juniorzy i seniorzy rywalizowali o punkty w Pucharze Polski w konkurencjach spinania się na czas i prowadzenie. W związku z tym, że były to pierwsze w tym roku zawody, do Gliwic przyjechali najlepsi polscy spinacze. O tym, co się działo w przedostatni weekend marca w arenie, opowie Paweł Kucharczyk, organizator. Paweł, no wielkie zamieszanie w arenie, tutaj na waszej ściance. Co takiego się dzieje przez te 3 dni? To nie zamieszanie, tylko Puchar Polski w spinaczce na czas i w prowadzeniu na ścianie. Za moimi plecami. Właśnie zakończyła się konkurencja na czas. To już wszystkie kategorie. Wczoraj biegały najmłodsze kategorie, młodzicy, juniorzy i młodzicy młodsi. Dzisiaj seniorzy i młodzieżowcy. Teraz trwają eliminacje na prowadzeniu, czyli wspinaczka z liną. Teraz najmłodsza kategoria, dzieci startują w eliminacjach. Trzeba powiedzieć, że to chyba duże wyzwanie zorganizować turniej teraz akurat. Tak, to duże wyzwanie, chociaż frekwencja dopisała, jednak widzę, że zawodnicy są spragnieni startu w rywalizacji, więc jakby frekwencja dopisała. Z pozycji organizatora jest to na pewno o wiele bardziej skomplikowane, trzeba dbać o wszystkie przepisy i wytyczne sanepidowskie. Stosujemy się oczywiście do tych wytycznych. Na szczęście takie zawody jak tej rangi mogą się odbywać, bo to przy współorganizacji z Polskim Związkiem Alpinizmu, więc takie zawody jak najbardziej mogą się odbywać w ścisłym reżimie sanitarnym. Biegali dzisiaj po ścianie, tak byśmy powiedzieć, najlepsi, no i oceń poziom. Bardzo wysoki poziom, wszystko w okolicach 6-7 sekund, 6 sekund u panów, 7 sekund u dziewczyn. To jest bardzo dobry światowy poziom, więc tutaj nie odstajemy ani na krok, szczególnie, że Marcin, który wygrał w konkurencji seniorów, startuje w Pucharach Świata, w Mistrzostwach Świata, w Mistrzostwach Europy, więc to jest jeden z lepszych zawodników na świecie. Kto wystartuje w niedzielę, wiemy? Niestety nie pamiętam, jakaś lista startowa dokładnie, ale wiem, że będzie mistrz Polski z zeszłego roku, zawodów, które się odbyły też w chwyciarni, Piotrek Schab. To wiem na pewno, nie pamiętam niestety całej listy startowej, ale będzie mocny skład na pewno. Finaliści turnieju miejskiego w bieganiu bardzo chwalili sobie tutaj ściankę, możliwość tego trenowania. Czy to jest przez COVID-a, czy po prostu jesteście najlepsi? Ściana właściwie jest wszędzie, musi być taka sama, więc jakby warunki samego biegania, czyli układowanie chwytów i ściany, są na całym świecie identyczne, bo to jest warunek, by móc bić rekordy świata, prawda? To jest tak, można porównać do biegu na setkę, czyli wszędzie te 100 metrów jest tym 100 metrów na tym samym tartanie. Tak samo jest na tej ścianie za moimi plecami, ona jest dokładnie taka sama. A tutaj tego obiektu jest jako warunki, które tutaj panują wokół. Jest przestrzeń, jest jasno, jest klimatyzacja, świetne oświetlenie, na zawodach jest i live stream, i świetna muzyka, nagłośnienie, więc to wszystko się składa, że i zawody, i obiekt jest na najlepszym poziomie. Jeden z lepszych obiektów w Polsce. Zawody Pucharu Polski to już bardzo wysoki poziom, natomiast macie jakieś plany zorganizowania tu czegoś jeszcze więcej? Wakacje, jak przepisy pozwolą, zorganizujemy Mistrzostwa Polski w tych samych dyscyplinach, co w ten weekend. Dodatkowo na pewno myślimy o zawodach rangi europejskiej, czyli Pucharze Europy, i to myślę, że się wydarzy w przeciągu najbliższych lat. Czy o waszej chwiciarni jest już głośno w Polsce i świecie? Jak myślisz? Jest głośno na pewno, że ogląda kilkaset osób teraz transmisję z tego wydarzenia. Myślę, że wszyscy znawcy wspinaczki sportowej albo ci się interesują, na pewno znają ten obiekt i go wrzucają w taką pierwszą top 5 obiektów polskich. Do nas przyjeżdża również kadra i z Czech, i z Słowacji, i z tutaj państw ościennych, więc tak naprawdę mamy tutaj bardzo często międzynarodowy skład, więc jest to dobry obiekt. Dobra, jest to dobra. W pierwszym dniu zawodów odbyły się eliminacje, w drugim rozegrano finały w najbardziej widowiskowej dyscyplinie, bo we wspinaniu się na czas. Faworyci nie zawiedli. Wśród pań najszybciej po ścianie biegała mistrzyni świata juniorek z 2018 roku Natalia Kałucka. Tarnowianka 15-metrową trasę pokonała w 7,6 sekundy. Gliwice dzisiaj szczęśliwe dla ciebie pewnie, tak? Zadowolona bardzo. Tak. Uważam, że szybko biegałam, że tak i tak jesteśmy na więcej, ale cieszę się, że było mało błędów i
w miarę równe czasy. Trudne czasy. Jak się przygotowywałaś do tych zawodów? Były możliwości? Przygotowywałam się głównie u siebie w klubie oraz jeździłam na obozy przygotowawcze do Centralnych Ośrodków Olimpijskich w Zakopanem. Oceń poziom dzisiejszego tego turnieju, rywalizacji. Uważam, że każdy dobrze przygotował zimę i jesteśmy coraz szybsi jako kraj, więc uważam, że poziom był dość wysoki. To teraz jak wyglądał ten turniej w twoim wykonaniu? Eliminacje, czy były jakieś problemy, czy to poszło gładko? Opowiedz od początku do końca. Uważam, że wyjątkowo dobrze mi poszło. Znaczy, tam drugi bieg eliminacyjny niestety odpadłam ze ściany, ale potem wszystko ładnie, zgodnie z planem wykonałam i jestem bardzo zadowolona. Pokonanie w niespełna 8 sekund 15-metrowej pionowej ściany to nie lada wyzwanie, ale jak zauważa Natalia, może dać dużo satysfakcji i nie tylko. Ja uważam, że bieganie w finale daje bardzo dużo szczęścia i głównie postanowiłam, że będę się z tym cieszyć. Więc mnie najmniej stresowałam i byłam bardzo nastawiona na szybkie bieganie. To jakie jeszcze teraz plany w związku z tym zwycięstwem? Na najbliższe sportowe plany? Sportowe? No oczywiście chciałabym wystartować mistrzostwa świata seniorek i pory świata. To wszystko zależy oczywiście od sytuacji na świecie, ale taki mam właśnie plan. Marcin Dzieński to najbardziej utytułowany polski spinacz sportowy. Mistrz świata i Europy swoją trasę pokonał 6,25 sekundy i wygrał te zawody. Posłuchajmy, jak ocenił swój występ. Marcin, pewne zwycięstwo, jak to wyglądało? Przyjąłem tutaj pokazać swoją przepracowaną formę w zimie i spełnić minimum, żeby się zakwalifikować na Puchar Świata. Minimum spełnione i w sumie no tyle. To był wymagający turniej, jak rywale? To jest takie pytanie, że raczej skupiam się na Pucharach Świata i na Mistrzostwach Świata. Ta ściana dzisiaj służyła ci? No widać tak, bo wygrałeś, ale... Generalnie zawody na czas odbywają się cały czas w tym samym formacie. Jakby można to porównać do biegu na 100 metrów. Także tutaj jakby przepracowany trening dobrze zaowocował. Mhm. No chyba ważne, że te zawody się odbywają w tym trudnym okresie, bo chyba jest ich mniej, nie? Niż normalnie. No jak najbardziej, po prostu trzeba startować i dobrze, że była okazja teraz się pościgać. Który bieg był najtrudniejszy dla ciebie? Ciężko powiedzieć. Chciałem po prostu każdy pobiec szybszy od wcześniejszego, niestety się to nie udało. Na pewno pewniej czułem się w eliminacjach. A troszkę tam w głowie zaczęło grać w późniejszych biegach i tyle. Drugie miejsce we spinaczce na czas po ścianie zajął Hubert Przytuła. Reprezentujący Uniwersytecki Klub Alpinistyczny bardzo chwalił sobie możliwość występu w Gliwicach. Na tle takich warunków, które mamy w Warszawie, jestem bardzo zadowolony. I przygotowanie zawodów jest na najwyższym poziomie w Polsce, jaki widziałem. Z roku na rok Arena Gliwice spisuje się coraz lepiej, także mam ogromną przyjemność startować tutaj na zawodach. Który raz jesteś już w Gliwicach i jakie były wcześniejsze twoje efekty? W tym miesiącu czy w ogóle? W tym miesiącu to już jestem czwarty raz, jeszcze będę za tydzień, jeszcze przyjeżdżamy na treningi tutaj z Warszawy, żeby przed zawodami potrenować. Przyznam szczerze, że coraz bardziej mi się podoba to miasto, no i organizacja, tak jak wspomniałem wcześniej, ścianka świetna. No podobno to jest najwyższa ściana w Polsce, czy to prawda? Jedna z najwyższych, czy największa, to wydaje mi się, że jest jedna większa właśnie w Warszawie, ale tak, ścianka robi wrażenie. Opowiedz więc o tym turnieju, po kolei, eliminacje, jak ci poszło, czy był jakiś trudny moment? Na początku mieliśmy dwa biegi, to znaczy praktyki, na których testujemy, jak wygląda droga, jakie jest starcie. Pierwsza droga poszła mi średnio, byłem niezadowolony z pierwszej drogi, natomiast drugą drogę już skupiłem się, pobiegłem poniżej 7 sekund, niestety w górnej granicy 6 sekund, co dało mi drugie miejsce i uplasowało mnie w tabelce na drugie miejsce. W półfinale biegłem z Mikołajem Wróblewskim, który uplasował się na 7 pozycji. Jest to bardzo dobry zawodnik, dlatego tym bardziej się cieszę, że udało mi się przejść dalej. No później trafiłem na zawodnika, z którym wcześniej też wygrywałem, także komfort psychiczny był, skupienie też było. No i w biegu finałowym trafiłem na Marcina Dzieńskiego. Z mistrzem świata nie jest wstyd przegrać. W tamtym roku byłem również wicemistrzem Polski
Ja również biegłem z Marcinem w biegu finałowym. Dodam tylko jedną rzecz, że niestety w Warszawie nie mam warunków do biegania, nie mam pełnego standardu 15-metrowego i jeżeli to się zmieni, jeżeli będą warunki do trenowania takie jak mają inni zawodnicy, którzy startują tutaj na zawodach, to wydaje mi się, że ta duża różnica między mną a Marcinem na pewno się zmniejszy. Potrzebna jest tylko po prostu dobra ściana, czyli 15-metrowa z odpowiednimi chwytami i nic innego. Ja jestem tak zawzięty i już mam takiego spręża, jeszcze jak się okazało, że wspinaczka na czas jest na igrzyskach oddzielną dyscypliną olimpijską, że już nic nie zatrzyma. Dlatego jeżeli ktoś słucha z osób, które chciałyby w jakiś sposób przyczynić się do powstania ścianki wspinaczkowej w Warszawie, standard 15-metrowy, to czekam na informacje. Nie tylko seniorzy walczyli o pucharowe punkty, rywalizowano w kategorii junior i młodzik. Liczną reprezentację wystawił klub Klif Tarnowskie Góry. Posłuchajmy, jak Zuzia Malczyk, Alicja Latos i ich trenerka Klaudia Kandzia ocenia gliwicki turniej. No, przyjechałyśmy, żeby wygrać tutaj, na pewno. No i wrażenia są bardzo pozytywne, myślę. No ja tutaj przyjechałam też, żeby się dobrze bawić. Są bardzo fajnie nakręcone drogi, no i myślę, że fajnie tutaj spędzamy czas. Kogo pani trenerko tu przywiozła? Oj, ja przywiozłam szóstkę swoich zawodników z Klifu. Nas w Klifie jest kilku trenerów, więc każdy z nas ma swoją grupę. No my głównie skupiamy się tutaj na prowadzeniu, ale wczoraj byliśmy też na czasówkach, więc jesteśmy tu już drugi dzień. To ten wczorajszy dzień, jak wam poszło sportowo? Szło nie najgorzej. No ja nie jestem najlepsza w bieganiu na czas, ale też jestem zadowolona z mojego wyniku. Miałam 16 miejsce, więc nie jest źle. A zdanie trenerki? Znaczy ja jestem zadowolona z zawodników, szczególnie, że my się bardziej skupiamy na boulderingu i na prowadzeniu, aczkolwiek też biegamy, więc myślę, że trzeba startować w obecnych czasach ze wszystkim, ze względu na to, że też jest kategoria taka jak trójbój w najbliższych igrzyskach olimpijskich, więc dzieci muszą trenować wszystko już, nie? Dziewczyny, co takiego jest fajnego we spinaniu? Jest bardzo ciekawe i różnorodne na pewno. Każdy znajdzie swój styl wspinania i każdy się wspina trochę inaczej. Po prostu nie ma czegoś takiego, że kto jest lepszy, ten wygra, tylko po prostu musisz mieć ten swój styl. Ja bardzo lubię tą adrenalinę, jak się jest tam paręnaście metrów nad ziemią. Bardzo mi się to w ogóle podoba i się wspinam też od młodego wieku, więc... No, macie po kilkanaście lat, więc powiedz, co trzeba zrobić, żeby być tak dobry, żeby się tak spinać z takim efektem? Na pewno trzeba być zmotywowanym, nie zrażać się szybko, jak coś się nie udaje i tak dalej. No i czerpać z tego przyjemność na pewno. Twoim zdaniem? No ja mam w sumie bardzo podobne zdanie, że no po prostu musi ci się to podobać. Pani trenerko, jak wygląda ta rywalizacja na tych zawodach w tej chwili? No generalnie ze względu na to, że wspinanie weszło na igrzyska olimpijskie, wspinaczka sportowa, no to jest coraz więcej zawodników i my to obserwujemy, zresztą no pan też pewnie zaobserwował. Mamy w kategoriach po 30-40 zawodników, no co kiedyś było niewyobrażalne, więc już nie jest to sport niszowy, a zaczyna być sportem ogólnym. My i tak jeszcze jako Polska jesteśmy dosyć daleko w porównaniu do zagranicy i do tego, jak to wygląda na przykład w Japonii, aczkolwiek myślę, że gonimy i będziemy gonić. No jak to wygląda z mojej strony? No zawody są ciekawe, też rywalizacja jest duża, przyjeżdżają tu osoby z całej Polski. My też byliśmy 3 tygodnie temu w Warszawie, gdzie też ze Śląska jechaliśmy na Warszawę, więc no generalnie, cóż mam powiedzieć, no oby tak dalej, nie? Skąd się bierze, czy to tylko igrzyska olimpijskie, skąd się bierze taka popularność spinania? No popularność na pewno bierze się z tego, jak już wspominałam, że weszło to na igrzyska, więc ten sport zaczął być widoczny też sportowo. A popularność bierze się z tego, że jest to bardzo już różnorodne. Można biegać, co jest trochę odrębną dyscypliną. Można prowadzić, można boulderować. Powstaje coraz więcej ścianek. My na Śląsku już mamy bardzo dużo ścianek i powstaje coraz więcej, więc dostępność tego sportu też jest większa. No co wiąże się z większym zainteresowaniem. Powstaje więcej ośrodków, więc jest więcej zawodników, no co jest logiczne. Dziewczyny, powiedzcie, bo to trzeba dużo czasu poświęcić, trzeba się czegoś wyrzec. Rzeczywiście z czegoś, żeście zrezygnowały, żeby móc się spinać?
Na pewno lekko zrezygnowałam z zajęć dodatkowych typu, nie wiem, może szkolne zajęcia typu angielski, na przykład chodziłam na karate, ale już nie chodzę. I lekko zrezygnować też ze szkoły, bo wiadomo, trzeba coś postawić na pierwszym miejscu. No ja na razie jeszcze niczego nie zrezygnowałam, jakoś balansuję ten czas między wspinaczką i szkołą. W trzecim dniu zawodów rozegrano finały w prowadzeniu. Uczestnicy musieli się wykazać niezwykłą sprawnością. Wśród pań pierwsze miejsce zajęła Ida Kupś z KS Korona Kraków. Zawody chyba były trochę wyczerpujące z tego, co tutaj mówili koleżanki i koledzy, że trzeba było się trochę pomęczyć. Troszkę tak, ale ja nie startowałam w innym, nic, przyjechałam tylko na dzisiaj, więc nie tak dużo. Jak wyglądały twoje, nazwijmy to, walki ze ścianą? Były odpady, czy wszystko poszło gładko? Wszystko poszło gładko tym razem. Udało ci się ani razu nie odpaść ze ściany? Tak. Nie wiem, czy byłaś faworytką, czy też może były takie zawodniczki, które mogłyby ci tutaj dzisiaj zagrozić? Zawsze są zawodniczki, które mogą zagrozić, ale raczej myślę, że byłam faworytką. Powiedz, w tych trudnych czasach jak się przygotowujesz do takich zawodów? Czy tylko na ścianie, czy jeszcze masz jakieś inne sposoby? Nie, raczej tylko na ścianie. Ciężko jest w zimie o inne sposoby. A siłownia, coś w tym stylu? No dopiero zacznę, jeszcze nie zaczął się sezon. Tak naprawdę trochę to jest dopiero początek roku i jeszcze nie zaczęłam. Obsadziliście jako Kraków, jako ta Korona tutaj podium. Co takiego macie w tym klubie? Czy u siebie trenera? Czy taki sposób na to, żeby wygrywać? Chyba i trenera, i po prostu ekipa. I razem trenujemy, razem się wspinamy i razem się motywujemy. A powiedz mi, jeśli chodzi o Gliwice, tutaj był twój pierwszy występ, czy też miałaś okazję już tu się wspinać? Nie, tutaj pierwszy raz na tej ścianie. W Gliwicach już na innych ścianach tak, ale na tej to pierwszy. Czy jak się przyjeżdża na taką pierwszą ścianę, to nie wiem, trzeba zrobić rozpoznanie, czy to od razu się idzie do góry i wie się, co się chce zrobić? Wydaje mi się, że jak już się wspina tyle lat co ja, to już nie trzeba robić rozpoznania. Co takiego jest fajnego ze spinaniu? Właśnie takiego jak ty uprawiasz konkretnie, bo ci, co tutaj sprintują, biegają, no to rozumiem. Adrenalina, chęć biegać, a wy jednak no tutaj sporo musicie wysiłku i myśli włożyć w to, żeby zakończyć zawody. Mi się najbardziej podoba różnorodność. To, że za każdym razem spinasz się po czym innym i za każdym razem musisz na nowo wymyśleć sposoby, jak się dostać do góry. Na drugiej lokacie oplasowała się natomiast jej koleżanka klubowa Małgorzata Rudzińska. Korona Kraków dziś zdominowała, z tego co widzę, te finały, bo tutaj medalistów pełno. Jak to robicie? Trenujemy wszyscy razem, wcale nie mało i tak jest. Powiedz, jak wyglądała dzisiaj twoja droga do medalu? Ile razy trzeba było się spinać? Ile razy odpadłaś, a może w ogóle? Odpadłam dwa razy, jedną drogę skończyłam. Trochę się pogubiłam, bo najpierw myślałam, że będę szła inną drogę niż miałam iść. Na pierwszej drodze eliminacyjnej odpadłam, drugą skończyłam, no i na finałowej drodze odpadłam. I można zdobyć w ten sposób srebrny medal z tego co wiem. Można, aczkolwiek nie ma tutaj wszystkich zawodniczek z Polski czołowych, tak więc na pewno trochę było łatwiej niż zazwyczaj. Dla was to jednak chyba istotne, że te starty w ogóle się w tym trudnym czasie odbywają, no bo bez rywalizacji to taki sport traci ci trochę sens. Trochę jest tak, że my wszyscy też się wspinamy w skałach poza tymi zawodami. Jednak każdy z nas też czeka już na wiosnę, żeby móc się wspinać w polskich skałach, bo wyjazdy za granicę są niemożliwe albo mocno utrudnione. No i jest to jakiś dodatkowy element motywacyjny na pewno do treningu. Wspomniałaś o skałach, to może podziel się wrażeniem, jak wygląda taki trening, takie przygotowanie do tego, żeby w finałowych zawodach wystartować? Ile trzeba czasu poświęcić, no i co zrobić? No, ja nie wiem, ile robią inni ludzie w ciągu tygodnia treningów. Ja zazwyczaj się wspinam 3-4 razy w tygodniu. No, trening wspinaczkowy to jest około 2,5 godziny, dwie czasami, zależy jaki to jest etap przygotowań. No i do tego jeszcze są różne zestawy ćwiczeń przygotowania motorycznego, więc jakby do tego treningu wychodzi, myślę, że tak no, z 12 godzin tygodniowo, coś koło tego. To dużo. Powiedz mi, czy mężczyźni, kobiety w spinaczce muszą mieć inne cechy, czy te same, żeby odnosić sukcesy? No, to zależy. No, każdy musi być przygotowany siłowo i wytrzymałościowo. Na pewno mężczyznom jest łatwiej się przygotować siłowo, ale kobietom często jest łatwiej wytrzymałościowo, tak więc... Wydaje mi się, że wszyscy muszą mieć te same cechy, żeby się dobrze wspinać. Również i wśród seniorów najlepszy okazał się krakowianin Kamil Ferenc. Kamil, medal w Gliwicach, Pucharze Polski, to chyba jest duża satysfakcja. Taki był plan?
Tak, no generalnie wiadomo, że jeździ się na zawód po to, żeby w miarę wygrywać i dawać siebie wszystko, więc jak najbardziej. Dodatkową motywacją jest to, że w sumie no, jestem tutaj z jednym z starszych zawodników i na pewno fajnie pokazać młodym, że warto się starać, warto trenować i się rozwijać tak naprawdę, więc jest to też w sumie taka, myślę, fajna wartość do tych zawodów po prostu. Zawody były długie, bo 3-dniowe. Wyście kończyli ten turniej z niecierpliwością, czekaliście na te ostatnie finałowe wspinanie? Generalnie tak, zawody są w tym momencie podzielone, jeszcze startujemy z juniorami, więc konkurencja na trudność została na ostatni dzień. Czy czekaliśmy? No ja przyjechałem tak naprawdę na trudność, ponieważ to jest moja taka specjalizacja i wspina się głównie w tej dyscyplinie, więc tak, no, czekaliśmy właśnie na ten dzień. A powiedz, jak wyglądała twoja droga do medalu? Oj, droga do medalu. Generalnie zaczęła się jakieś 15 lat temu, kiedy zacząłem się wspinać. I cały czas trenujemy, jesteśmy z Krakowa, mamy super fajną ekipę do wspinania, do trenowania, gdzie tak naprawdę cały czas trenujemy w klubie sportowym Korona. No i tam razem próbujemy się rozwijać i cały czas wspinać. To historia, ale dziś konkretnie, co zdecydowało, że wygrałem? Okej. Myślę, że byłem dość skuteczny. Po prostu byłem w miarę spokojny, wspinałem się, oszczędzając siły i tak naprawdę do samego końca zachowałem tam w miarę zimną krew. I myślę, że to był już do sukcesu. Obserwując biegi po ścianie, bo takie się odbywały w sobotę, to odniosłem wrażenie, że tu jest spryt i siła fizyczna. U was chyba jednak inne czynniki decydują, że się zwycięży. Generalnie siła na pewno i przygotowanie fizyczne jest super istotne. Natomiast no, liczy się też doświadczenie, to w jaki sposób odczytamy drogę, ponieważ jej nie znamy. I musimy na bieżąco po prostu dostosować swój ruch wspinaczkowy i znaleźć odpowiednią trasę. No i tak, więc generalnie te parametry są na pewno inne. No i trzeba zachować spokój, żeby pracować. Zaskoczyła cię dzisiaj ściana, w cudzysłowie, się tak mogłeś? Nie, nawet nie miałem okazji się tutaj wspinać. Kojarzymy ten nowych, także w sumie tak naprawdę nie było jakiegoś dużego zaskoczenia. Drogi, które były przygotowane, były bardzo fajne, więc był to przyjemnie spędzony czas. Pewnie, skoro zwycięstwo, to teraz jakieś plany sportowe najbliższe? No niestety czasy COVID-u są takie ciężkie, że w sumie niestety ciężko coś zaplanować. Tak naprawdę zawody najbliższe właśnie na trudność to są Mistrzostwa Polski w połowie lipca, więc no póki co nie ma żadnych konkretnych planów, zobaczymy jak po prostu się to potoczy. Czyli trenować i cierpliwość. Dokładnie tak. Następne zawody we wspinaniu w Gliwicach zaplanowano na czerwiec. Czy się odbędą i kiedy dokładnie? No to wszystko zależy od sytuacji. Sponsorem programu było Imperium Telekom, dostawca światłowodowego internetu i cyfrowej telewizji kablowej.